Rok 2023 to niewątpliwie rok sztucznej inteligencji. Po zaledwie kilku sekundach zapewne zauważyliście, że mamy kłopoty z dźwiękiem. Niestety, utraciliśmy nagraną ścieżkę dźwiękową i byliśmy zmuszeni opublikować podcast w obecnej formie. W celu uniknięcia przerwy w publikacji udostępniamy materiał z dźwiękiem nagranym przez kamerę. Mamy nadzieję, że zrozumiecie tę sytuację i mimo wszystko pozostaniecie z nami do końca. Wyciągnęliśmy lekcję na przyszłość. Zawsze twórzcie kopie zapasowe plików. A teraz wracamy do naszego materiału. Wielu grafików bało się, że AI zabierze nam pracę. Czy tak się stało? Za nami już kilka miesięcy działania AI w branży graficznej. I czy zabrało nam pracę? Dowiecie się o tym w dzisiejszym odcinku. A na wstępie zapraszam Was serdecznie do komentowania, do zostawienia łapek w górę, do subskrypcji, jeżeli podobał Wam się materiał. Oczywiście zachęcam do tego. Zapraszam do oglądania materiału. Nysa Designers Meetup Podcast. Witamy Was serdecznie w 37. odcinku podcastu Nysa Designers Meetup. Jak zwykle na miejscach prowadzących Hubert i Łukasz. Dzisiaj porozmawiamy sobie o AI, o tym, czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę. W sumie mam za nami już kilka miesięcy działania AI na rynku. Dużo specjalny odcinek, bo jest 3 plus 7 to jest 10. Razem mamy wszystko. Rozkminione. Gdzie masz podjął czapeczkę? bo pozdrawiam kolegę, który niedawno robił live'a foliowego na TikToku. Musimy zacząć robić takie live'y. W ogóle dajcie znać, jak już tak robili takie live'y. Takie, może trochę tak, żeby sobie pogadać po prostu z wami. No, na bieżąco odpowiadam na jakieś pytania. Piszcie w komentarzach. Ale dobrze. Dajcie znać. No co, no. Będziemy rozmawiać o AI, czy nam tą pracę zabrało, czy nie. Po kilku miesiącach działania na rynku powiem ze strony graficznej, Hubert ze strony fotograficznej. Chociaż na wstępie pragnę, żebyście zauważyli, że nie wyglądamy na niedożywionych. No. także jest chyba okej. Okay. A tak na wstępie, Hubert, powiedz, co u Ciebie w ostatnim tygodniu się działo? No, całkiem sporo. Ponieważ kolejne reportaże zrobione, kolejne sesje. W ogóle ostatnio doszedłem do wniosku, że mam najpiękniejszą pracę pod słońcem. Ponieważ między innymi robię zdjęcia dla jednej z niskich restauracji. I fajna jest praca, bo idę robić zdjęcia. Te zdjęcia później muszę odrobić, ale nie dość, że mi za to płacą. Ale jeszcze co później sfotografowałeś, to twoje. Mogę sobie zjeść to, co sfotografowałem. W większości, bo czasami, jeżeli są jakieś takie totalnie nowe menu, to też jakby szefowie są do podziału, chcą spróbować, jak to w ogóle smakuje. Ale jeżeli już jest tak, że jakieś menu ja robię po raz pierwszy, ja robię fotki, a już oni mają przetestowane te rzeczy, no to wtedy jest całe. A jak fotografujesz młodą? Czy młody ma coś przeciwko? Za mnie zazdrości. To nie wiem. To nie jest średniowiecze. Fotograf nie ma prawa pierwszej nocy. Jak mechanik. Po naprawie. Dokładnie. Niestety tego nie ma w tej branży. Ale no nie może mieć wszystkiego. Gdyby to życie nasze było takie idealne, to... No, mi się w sumie tak raz zdarzyło, że robiłem sesję fotograficzną, wtedy fotografowaliśmy, czy raz fotografowałem hałwę. Aha, to było jedzenie, to jest tak, sklep ci moje patenty fotograficzne. No, to w hałwę i hałwę mogę zjeść. No, no, i takie słodycze z bębki. Też fotografowałem, też było z dużo. A ta hałwa była taki znanej filmy od nas wielki lepcy. Co? On no, też jaki jedna z wyklubu? To nie była ta hałwa? Nie, to był taki temat. To była hałwa z Ukrainy, z czy miała? Co się dzieje? Mi się dało to być dla swój, ale filmy. A to robiłem ten, robiłem opakowanie dla... Dla hałwy też? Nie, robiłem dla... Mieszanki sylweski. Nie, te takie kamyki. Kamyki, wiem, no. Taki, wiesz, takie orzeszki. Kamyki brzeskie to się nazywało? Zresztą opakowanie banana są w sprzedaży, to są
to dla córki Wermuchowskiej. A nie dla Odry? Odra, tak! No to kurde. No to, bo to jest ich marka. Odra z Wyrzeki, mówię, Odra. Już kombinuję. No i oni, też robią tam niektóre ptasie mleczka dla Biedronki. To jest taka marka Biedronki. No, ja tyle, tak często już dotyczę, że... No, i tam też projektowałem opakowania, także w Biedronce też mogły być tam gdzieś. Ty nie byłeś od lewej Biedronki, że jakby Biedronce można brać swoje ten... No, tam gdzieś było, no, gdzieś rzucałem, gdzieś znałem. To też, co Shutterstock tam jeszcze... Ta się mleczko. Grafika Shutterstocka, tak to... A to nie, o czym odcinam, nie. No, Łukasz specjalnie wydala z newsa, to sąd zapomniał, że sumę znaku wodnego. Nie jesteś długo na licencji. Ale jak to a propos Krzysztofa Gonciarza? No jak nie? No tam, ostatnio bardziej się spotkę zrobił. No ostatnio to dużo o nim mówią nawet. No, ale... Ale nie, Krzysia szanujemy za jedną rzecz. Że ja szanuję, nie wiem, za ile tego szanuję. Nie no, jego kadry były cudowne. Ale właśnie jego filmy i na przykład dla Orange reklama światłowodu, którą ja oglądałem reklamę 3 minuty, a na końcu zobaczyłem, że to w ogóle oglądałem reklamę, która trwa 3,5 minuty, nie? I było tak. No, ja jakby bardzo się jego kadrami, bardzo się fascynowałem. No, także... No, ale on miał jakiś taki program, zapytaj Beszkę. No. No i taka próba ptasiut. Ptasie gonęczka to właśnie było nam, że Krzysztof zapytał, że jak masz, jak wiesz ptasie mleczko, to masz ptaka w ustach? Ja. Za ten sylek dam ci pucha. Taki początek. No, jak rzekła, to czyli dużo pracy, jak zwykle, tak. No nie, jak zwykle jest sporo się dzieje, ale to fajnie, bo to jest taki, taka już, można powiedzieć, końcówka trochę sezonu. No. Chociaż jak to mówią niektórzy z mojej branży, sezon tak naprawdę się nie kończy, tylko przerzucasz się z weselą studniówki. Ale nie, na pewno końcówka muzycznego sezonu, więc jeszcze tam kilka grań zostało do końca roku. Jeszcze kilka reportaży. Coś takiego? Coś taką nie, jak Sylwester z jedynku. Nie. Kiedyś kilka lat temu grałem w Sylwestra, ale ja wolę się chyba pobawić. Znaczy, to nie jest tam jakiś specjalny wieczór w roku, bo to jest taki sam jak każdy inny, tylko się kurczę liczba z przodu. No. Czy z tyłu. No, tak, ale ludzie, no nie wiem, czy się tak tutaj co moc i te. Nie, ja raczej dostanę tutaj sobie. Mi się niedługo zaczyna sezon kolędowy. Kolęda. Okej. Okay. Powinien być tak, że, nie, że moją trasę zobaczycie na zdjęciu w tle, tam są rozpisane wszystkie koncerty, gdzie jesteśmy. Kuber wydał taką koszulkę na przykład wszystkie terminy koncertów. Wszystkie trzy. Jeżeli będzie mnie zaprosić na koncert kolęd do siebie gdzieś tam, do jakichś goków, moków i innych parafii, to chętnie jest. Byle nie pleder, bo gwizda. A to czekaj, no to gdzie można, macie już stolec do domu, czy? Ale ja wiem, że się tam... Aha, okej. Okay. To jest mój prywatny projekt, także piszcie klip. Aha, okej. Okay, no. I oczkoczek. Okej, okay, no dobra. No to tak już tutaj macie na mewę. No, Roberta. Jak byście szukali koncertów kolęd, zapraszam do kontaktu. A jak twoje studia? Ha, no dobrze zapytałem. Jak tam twoje studia? No, bo ostatnio mniej było, więc przepraszam wszystkich moich wykładowców. Drugi miesiąc się zaczął. No, ale miałem takie 2 tygodnie dżihadu, że no mało co mogłem być, bo co chwilę gdzieś jeździłem i tak dalej. Ale sobie zrobił jakieś wyzwanie, nie? Z własnym dżarem zrobił sobie leczem, to zawsze wstydziało. Takie rzeczy to nie miałem, że nawet nie wężę. No nie. No jakby wyzwanie duże, ale no, to jest coś, czym się zajmuję też zawodowo, nie? No, nie to już studiowaniem się zajmuję zawodowo, ale graniem. Studia muzyczne. Studia muzyczne zrobiłaś nie po to, także no, staram się też ćwiczyć i jakoś to godzić. No, dzięki temu mam wypełniony dzień po brzegi. Dopóki chcę, to mam go wypełnionego. Później się zaczyna po prostu olewanie ćwiczenia. No, nie. No. Będę miał w ogóle historię. A to nie będę opowiadał tych historii, bo to bym tylko z moimi gitarzyści. To nie. O, było mi, ale jakby ktoś był gitarzystą, piszcie pliw, opowiem.
Dobra. Dobra, jeżeli chodzi o mnie, to tak jak na kilku wcześniejszych odcinkach mówiłem, że tak, sobie co roku robię sezon, tak odpuszczam sobie, odpoczywam od października do tego, a tu się nagle okazało, że tyle mi zleceń wpada, że po prostu nie wiem co robić. Nie może nadążyć. No i tak odpoczywam, że nie odpoczywam. Klasyka. No, także ledwo co jeszcze się tam w swoim dobrym gniazdku urządzam. Wiesz, kablisze, fialki. No ale co, plejek pewnie i kanapa podłączone od początku. A to nie, standardowo, to już pierwszego dnia, kiedy miałem internet. Ale to leży... Wiesz, na playu grać bez internetu? Właśnie. No, no tak wiesz, jak już miałem internet, zacząłem się podłączyć pod te wszystkie kable, tam prowadzić ten internet do tego, tak, to już stwierdziłem, że jeszcze podpinam wszystko. No, ale zresztą nie mamy jeszcze telewizji. No to z konsoli tam mamy podpięte te wszystkie Amazony, HBO, Disney i tak dalej, więc właściwie to nasze jedyne takie centrum rozrywkowe w tym momencie, nie? No słuchaj, powiedz mi, bo w sumie tego jeszcze nie było na naszym kanale. Dawaj. Co dobrego można obejrzeć, na przykład na Netflixie? Oglądasz Netflixa czy reżimy? Nie. Nie, ale no dobra, to jakiś serial poleć, który warto obejrzeć. Mam na przykład Playera. No, Playera. To na Playerze totalnie. Znaczy wiem, tam Wysyłka, był taki serial jakiś ciekawy. Ale lepiej przeczytać książkę, polecam. Powiem ci tak, ja właśnie, to jest fajnie, nie? Że poleć jakiś serial. Ja na przykład, jak już mam wybrać sobie czas, w którym, nie wiem, mam obejrzeć sobie serial, a mam sobie zagrać, to wolę sobie zagrać. No, bo ty masz na czym grać. No, nie, bo... Dla mnie serial jest spoko, wiesz, siedzisz, sobie oglądasz, jakby angażujesz się w niego, tam jakaś ciekawa historia i tak dalej. Ale w grze też mam ciekawą historię, jakąś fabułę. Ja, wiesz, to ja nie gram w jakieś takie, wiesz, te internetowe, jakieś tam sieciowe gry, tylko wiesz, jest jakaś tam historia, jakaś grana z fabułą i tak grę sobie przechodzę i potem konsola stoi i dalej. Więc dla mnie to jest to, że przy każdy taki przysiad przy konsoli, to jest kolejny odcinek serialu, na jakiejś zasadzie, nie? Więc ja nie mamy żeby grać, a w biurze nie mamy jeszcze podłączonej konsoli. Uczyła sobie... Masz jakąś samą konsolę? Sprzedałem. Nie myśl w ogóle o... ale... No, może byśmy się wtedy jeszcze po części spotykali, nie? Dobra, to skoro nie masz tej konsoli, to polepcie w komentarzach. Chyba, że zrobimy, wiesz, słuchaj, chyba, że zaplanujemy sobie jakąś serię. Zrobimy zbiórkę na zrzutce, konsola dla Lisa Designer. Ale zabrzmiemy jakąś serię jako gag, gamingową, no to wiesz, jeżeli to będzie z biznesowego. Ale powiem ci tak, sprzedałem tą PlayStation 4 Pro, żeby córce to do tego. Czyli to poprzednim, teraz jest 5, nie? Tak, no teraz jest 5, sprzedałem tą PlayStation 4 Pro. Wystawiłem ją za 650 zł, nie wiem czy to jest dobre cena czy nie. Tak generalnie patrzyłem na różne te, sprzedałem ją w 5 minut. Rozumiesz to? Wystawiłem to i 5 minut gościu napisał do mnie, że już kupił i że wysyła, nie? Także, nie wiem, widać tam, bo była dobra oferta. Możliwe. Ja nie wiem, ja się nie znam, bo nie miałem konsoli, także możecie polecić jakieś gry na Maca? Nie grałem nigdy na... Znaczy grałem, miałem Dreamcasta, to ostatnią konsolę, jaką miałem. Sega? To była Dreamcast? No to był tak powiem z Playem jedynką, a Playem dwójką, nie? No. Także, no, jakby... Aha, i grałem przez chwilę na PSP, ale to nie było moje, bo po prostu pojechałem wtedy jeszcze z gimbusami. No. Miałem taką opieką, miałem jakąś wycieczkę. Dał ci ktoś pokrać? Jeden miał PSP, nie? A, no. No i trochę za długo grał z nocy na tym PSP. No i koleżanka zabrała mu do PSP. A, okej. Okay. A uciął, znał, że zapytaj go, czy jak on nie korzysta, czy ja mogę. I ona mu zabrała. Ja się poszedłem spytać o zgodę, a on się zgodził i koleżance wzięli do PSP. Północy grałem. Tylko to były takie, że też takie te no. Minidyski jakby wsadzałeś. No, taki chyba też już relikt w przeszłości, nie? Ktoś jeszcze ma PSP w ogóle? No teraz są inne, teraz jest jakiś... Później było PS Vita. Tak, no, to było coś nowszego. Teraz... Wyszło coś podobnego, no takie zasadzie, że masz takiego, taki ekran. To jest rzekno. Takie, że masz takiego pada do PlayStation 5, taki rozszerzony i szeroki. Na środku masz ekran i możesz sobie streamować z konsoli na to urządzenie. Chyba w domu tylko można to zrobić. Nie wiem, nie znam tematu, myślałem, jak widziałem. Ale to podle, masz
przed telewizją. Na przykład jak moja żona chce coś obejrzeć, a ja konsolę zajmuję i wiesz, to sobie mogę włączyć konsolę, tylko włączyć sobie gierko, na spływa na telewizor, ja sobie... Miałeś takiego pada, takie do wzięślecza? Nie, już ale no to co, wysiadać gdzieś musisz mieć taki liniusz i tak, no. Tak tego pada trzymasz? No tak, kierownicę. No tak podobno jak dam bez Vita, nie? Jak kierownicę Ursusie? No, teraz te ekrany są duże, nie? No, po podcastie ci pokażę. No sposób, spoko, ale fajny temat. Taka mała dygresja a propos gier. Ja w ogóle tak marzyłem o tym, żeby się pobawić w tego VR-a, nie? Ale no taki cały gen, taki VR kosztuje. Na to sztukę kasy. Tak, że zakładasz gogle, aż takie te i tam sobie wiesz. No. Ale powiem ci jeszcze, znaczy mój kuzyn był taki freak, on zawsze ma wszystkie nowości takie gejny. No, ale byś chodził po domu i tam kurczę, no. Nie wiem, nie wiesz jakbyś grał w Minecrafta. Łopato. No, także to tyle. No tyle moi nam, także no, trochę pracy, nowe miastko, no i tyle właściwie. No i super. To co, wracamy do tematu, to AI, kurczę, tak wszyscy panikowali na początku roku, nie? Jak to wchodziło pierwsze te wszystkie rzeczy. Standardowo, big left. Czy coś się zmieniło w twojej tutaj dotychczasowej pracy przez to AI? Nie, jeżeli chodzi o moją pracę, to w ogóle są świetne ułatwienia. Nawet nasz biegły kolega, nie znam się osobiście, ale ten ma kanał na YouTube. Kolega z bramy. Jest, tak, kolega z bramy. Jest dwóch takich kolegów. Jeden to Szymon Hałka z Cieszyna. Kiedyś z nim wygadałem, ale to jakby tam sam robią. Ale gość pokazywał... Gość pokazał... Aha, miał taką jedną z pierwszych kamer Sony takich przenośnych, gdzie można było na niej zapisać to on, czy to zrobił. Czy to Adrian Killa? Który z nich zrobił taką akcję, że na rolkę gdzie? A nie, przepraszam. Chałupka zrobił iPhone'a. To nie, przepraszam. To nie Szymon, to Adrian Killa miał kamerę taką Sony, jedną z pierwszych, gdzie dało się zapisać na niej 4 sekundy filmu, bo się nagrywały na dyskietki. Takie to wiesz, do kompa. Pamiętasz dyskietki jeszcze? No tak. No tak, my z tych czasów już dyskietkowych. Tak. Nie czasy pendrive'ów. No i na tej dyskietce można zapisać 4 sekundy i później zgrał materiał z tej kamery i wrzucił do AI, która jakby poprawiała jakość obrazu, nie? Że na przykład my sobie możemy z Full HD zrobić 4K i często to fajnie wygląda w miarę. Zresztą nie jest super dokładne jeszcze, ale wrzucił materiał taki, że wiadomo, że tam same piksele. Wrzucił i zrobił mu z tego 4K, wystabilizował mu obraz i w ogóle. I powiem wam szczerze, no jak to taki obraz i tę poprawę, no to jest naprawdę duży skok. Więc ja czuję, że niedługo będziemy mogli poprawiać jakość w filmach, przecież to są inteligencje i tak, że naprawdę to będzie super pomocne dla nas. Druga sprawa, która mi ułatwia bardzo pracę, czasami trzeba zrobić zdjęcie i nie, w bardzo ciemnych pomieszczeniach i nie można na przykład użyć lampy, bo to będzie, nie wiem, rozpraszać. Nie? O, jesteśmy na koncercie, załóżmy w Domu Kultury, gdzie ludzie siedzą sobie na czasowce i chcemy pokazać, jak dużo jest ludzi. Kultury. A artysta tu gra za naszymi plecami. No nie będziemy mu błyskać lampą i wkurzać ludzi i wkurzać artystę. Tylko trzeba zrobić to zdjęcie bez lampy. No to na tyle, na ile możemy zejść naszymi przyborami, które mamy w aparacie, czyli jakby przesłona, ISO czy migawka, no to możemy zejść, ale w pewnym momencie kończą się te możliwości. Robiąc takie zdjęcie, często wychodzi nam bardzo zaszumione, tak, bo mam już ISO wyjechane tam na maksa prawie i tak dalej, duży szum jest. W Lightroomie pojawia się funkcja odszumiania, ale właśnie przez AI. Trwa to trochę czasu, ale naprawdę mocno poprawia tą jakość. Naprawdę nie ma szumów. Uzupełnia te piksele, no, rewelacyjnie, więc to jest świetna sprawa, która kolejna gdzieś tam się przydaje. No i oczywiście Photoshop i wycinanie obiektów jakby pierwszego, drugiego, trzeciego planu. W Lightroomie jest to samo, że też jakby oddziela te plany też przez AI. No rewera. To są rzeczy, które mi się bardzo przydają. Zauważyłem, że chyba trochę kurczę ten ChatGPT zszedł tak na laury. Bo ja myślę, że to się szybko poprawi, że naprawdę będą fajne teksty generował, jakieś takie do użytku i na przykład, o ile się czasami nie wspomagam, jeżeli
nie mam jakiegoś pomysłu totalnie, ale to rzeczy jest i on coś wypluwa, a ja na bazie tego coś piszę swojego, tak czy siak, bo no to nie działa tak, jakbym chciał, żeby to działało. I myślę, że tutaj no niestety, tu jest duża... No, ale tylko z tej bezpłatnej. Z tej bezpłatnej. Okej. A co, jest jeszcze bezpłatna? Bezpłatna. No, ja tak zwykle jestem mistrz nowych technologii. Rozmawiamy o AI, a... No, znaczy tylko tak głównie moje pytanie brzmiało bardziej tak, czy odczułeś, że sztuczna inteligencja może ci... No, zabiera pracę, nie zabiera pracy. Nie. Ułatwia pracę, tak, no, ale nie zabiera. I póki co żaden robot do mnie nie dzwonił, że jesteś zwolniony. No, bo nie, bo właśnie tak chciałem się poruszyć na temat, bo początkiem roku, gdy to AI wchodziło i wchodziły te narzędzia do tworzenia grafiki, do generowania grafik, tak dalej, czy tam z fotografii, no to wiesz, od razu było taki, że AI to zaraz skurczę, praca grafika odejdzie do lamusa, bo właściwie wszystko za nas zrobi sztuczna inteligencja. I tak po tych kilku miesiącach pracy z tymi narzędziami i tak dalej, stwierdziłem, że to się jakoś przyblokowało. I czy ja odczułem jakąś taki oddech takiego zagrożenia przez AI w mojej pracy? Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Nadal jest znacząca różnica między stworzeniem grafiki takiej od początku do końca przez projektanta, a taką grafikę stworzoną przez sztuczną inteligencję. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, jest dużo fajnych, takich ciekawych narzędzi do tego, żeby tą pracę ułatwić i przyspieszyć. Ale czy mi to jakoś zagroziło w pracy? Raczej nie. Powiem ci tak, ja na co dzień korzystam też z czatu GPT i z tych wszystkich możliwości Photoshopa. I powiem ci tak, faktycznie jest to mega ułatwione narzędzie. W ogóle teraz jak jeszcze weszło, wcześniej tylko w becie, nie? Było to takie generowanie obrazów w Photoshopie, tak samo jak masz za czas jakiś element i generujesz sobie na podstawie promptów już w Photoshopie. Tak to niedawno już przeszło do komercyjnej wersji Photoshopa, już takiej normalnej. Więc no, mega mi to ułatwia sprawę w przypadku właśnie zwracania materiału od klienta, nie? Jak widzisz, to jestem wyższy, nie wiem. A robisz aktualizację Photoshopa? Okej. Okay. Dobra, no to po odcinku zrobimy aktualizację. No. Wiesz. Ja nawet Maca nie aktualizowałem. No, okej. Okay. Trzeba mówić. Ale dobra. Co tak, Lightroom mi się aktualizował. O, mi w sumie nic zagraża, bo nawet nie wiem, co było zagrażać. Ja nie robię aktualizacji. I to by było na tyle w tym odcinku, dziękuję. No, ale grubo zaaktualizowałeś. Co? Znaczy, no tak, no bo kliknąłem się. Bo to wy wiecie, czemu ja się boję w ogóle aktualizacji. To jest bardzo prosta rzecz. Boję się tego, że jak zaktualizuję, a ja nigdy nie czytam, jak działają te aktualizacje. I jak ja się boję, że jak zaktualizuję, to trafię na jakąś aktualizację, która mi uniemożliwi moją pracę. Więc skoro Lightroom mi działa i większość funkcji, czy wszystkie funkcje, których korzystam, mam obecnie w nim, po co go aktualizować? Ja wiem, że no, jak mi nie wiem, trzeba zaktualizować kamerę RAW, bo nowe wersje, no, nie wiem, RAW-ów i aparat i jakoś tam wyjdzie, no to tak, nie trzeba. Ale na ten moment, jak mi się właśnie zaktualizuje, to boję się, że po prostu, wiesz, jak są czasami niestabilne wersje, szczególnie na procesorze M1, no ja użyłem kilka razy tak, że mi się wykrzaczył Photoshop, nie? No to, a już też tak wiem, że wracałem z Photoshopem do wcześniejszych wersji. Bo a miałeś zamiast, że coś ci tam się mordowało? Tak, mordowały, no ale przyszedłem właśnie na jakąś grupę graficzną, wrzuciłem to, a tam nagle, o, mi wszyscy wróć do tego, nie? Że po prostu miałem 100 osób na ekranie. No i imprezę prowadzić. Dlaczego ja nie chcę tego robić, bo kurde, znaczy się, ja trafię w takim momencie z aktualizacją, że nagle coś będzie trzeba zrobić szybko i ja będę szukał kogoś, komu jednak działa ten Photoshop. Będę sam szukał rozwiązania. Zajmie mi to 6 razy więcej czasu. Tak na razie jeszcze się tak... Ja z tymi aktualizacjami jestem się w stanie zgodzić z tobą, bo ja mówię, w sumie tak za każdym razem aktualizuję tego Photoshopa. No, ale z duszą na ramieniu, bo kurczę, naprawdę, między tą wersją beta, a wersją taką podstawową Photoshopa, są takie dziwne różnice, że jakiś czas pracowałem na becie, bo ta standardowa wersja Photoshopa, ja mam ostatnio raz takie, że zacząłem projekt, robię projekt, tam, nie wiem, siedziałem 2 godziny
i próbuję go zapisywać. No i kurczę, coś mi tam wyspało, nie? Nagle jest jakiś czarny ekran, jakiś błędny i tak dalej, no i wyspało mi Photoshop, że sobie, okej, co się stało. Włączam ponownie program. No i jest przywracanie automatyczne pliku, no i próbuję go ponownie zapisać. Nie da rady, znowu to samo. Wyłączyłem Photoshopa całkowicie. Włączam ten zapisany plik, bo widzę, że on ewidentnie jest zapisany. Włączam go, a tu pisze, że PSD został uszkodzony. No i koniec. I moje całe tam te kilka godzin pracy nad projektem się poszło. Tyle. No. No to jeszcze masz łatwiej, bo ty masz normalnie kompaszczy stacjonarne. Tak. Oprócz Maca. I zawsze w jakiej, no, pracujesz na stacjonarce, ale jeżeli ci się stacjonarka wysypa, możesz pracować na Macu. No. Ja niestety nie mam. Tak. No. I to jest większe. No, ale to taka dygresja odnośnie działania samego programu, ale wracając do tematu AI. Okej, okay. Jak to działa, nie? Jak masz dwa kompy, to trzeba dwie licencje kupić? Tak, mam sobie licencję. Czyli jest na jeden komputer z licencja z tego, bo ja nawet nie wiem, ja zawsze z jednego komputera. Wiesz co, nawet nie testowałem tego, aczkolwiek ja mam na komputerze stacjonarnym, mam zainstalowany tam ten cały pakiet. Adobe, okay. Z tymi wszystkimi rzeczami, a tutaj mam na fotograficzny mam zainstalowany na laptopie. Ze z tego, że wiesz, kiedy do klienta coś trzeba na szybko tam, nie, coś poprawić, albo nie wiem, jestem w ogóle gdzieś w terenie, mam laptopa przy sobie, to nawet coś tam mogę odpalić. I wiesz, mam sobie zapisane w chmurze ten projekt i tam sobie odpala z chmury i by. Fajnie by było na przykład, jeżeli masz na przykład dwa kompy, to że możesz korzystać, możesz mieć zainstalowane z tego samego konta pakiet zainstalowany na jednym będzie kopie ten sam, ale na przykład możesz korzystać z innego urządzenia jednocześnie. Jest taka opcja, ale ja tego nie testowałem. Musiałbym sobie to przetestować. To by było fajne, nie? Bo wiadomo, że tak jak my pracujemy często równocześnie u nas, no to każdy musi być osobny, bo to chyba, że od iluś tam tych stanowisk to się będzie kupiony biznesowy. Ale tak to każdy ma osobną licencję. Nie? A no tutaj masz, to jest twój kombit, ty tylko pracujesz na tym. Gdzieś ktoś chyba pytał na jakiejś grupie, gdzieś tam mi się mignęło, że właśnie może to być zainstalowane na dwóch komputerach, tylko że na jednym komputerze musi być wyłączony, na drugim włączony, że to nie będzie tam przez tego clouda to rozpoznaje. Aczkolwiek nie wiem, czy tak jest, bo nie mam tak. Nie testowałem. Trzeba było przerobowywać. No, to ciekawe. To jakże, jeżeli coś się z czymś takim spotkaliście, czy można, nie wiem, Photoshopa mieć na jeden licencję do kopii, tak? To dajcie znać. Też jest znaka. No, to jest ciekawe, jak myśmy na przykład tutaj mieli też kompas, żeśmy mówili, do kolejnego, no to wtedy fajnie by mieli na przykład też Photoshopa tam. No, spokojnie. Siadaj sobie żyć. To jest fajna rzecz. No bo tak kolejna woda kupować tylko po to, żeby go tam odpalić raz na miesiąc. No właśnie o to chodzi. Czasami trzeba użyć czegoś w klasie i co? I odinstalować pakiet i bez sensu. No. No właśnie też bez sensu. Dokładnie. I teraz wracając do tego tematu. No i czy. Ale powiedz mi na przykład, nie wiem, czy odczułeś, nie wiem, że klienci bardziej ci na przykład mówią, że możesz coś, nie wiem, jakieś zdjęcie wygenerować, nie wiem. Midjourney czy coś takiego, czy jednak starałem na to, żeby to foto zrobić samemu, czy coś takiego, czy coś takiego spotkałeś? Ja myślę, że na razie temat AI jest bardzo popularny w branży kreatywnej, fotografii, prawda? Klienci na razie chyba się tym tak nie jarają, bo ja przynajmniej nie miałem zlecenia, nie wiem jak ty, ale ja nie miałem zlecenia takiego, że ty wiem, a możemy wygenerować tą inteligencję, żeby było tam taniej, szybciej, łatwiej, nie wiem. No. Znaczy nie, na pewno więcej mógłbyś powiedzieć, gdybyś miał nawet tą ostatnią wersję zainstalowaną, z racji tego nawet, że nie wiem, zrobiłeś zdjęcie sobie, nie? I teraz masz jakiś tam kadr i na przykład, nie wiem, sobie rozszerzyć ten kadr tym generowaniem, albo, nie wiem, pani ma rączkę tak, chce, żeby mnie inaczej zrobić, żeby tak, no to wtedy, wiesz, jak to działa. I jak też patrzyłem na YouTubie, jak to działa, nie wiem, taki u fotografów, no to nadal to nie funkcjonuje dobrze, nie? Są tam krzywe palce, albo złączone dłonie, w ogóle takie ręce, wiesz, bez tego. Więc widzisz, mimo wszystko taki był strach przed tym, a nadal to tak sobie nie radzi, te algorytmy nie działają tak dobrze, żeby nawet jak zrobisz sobie oryginalne zdjęcie i coś takiego faktycznie poprawić w zdjęciu, żeby to wyglądało na planie. Ja też mam tam jakiś fermencik prawdę robić, to... A to nie, to sobie z tym radzi, tylko aczkolwiek to jest... Wiesz, to jest świetne narzędzie do tego, żeby sobie generować na przykład grafiki do social media.
Tak, gdzieś na szybko potrzebujesz sobie coś wygenerować i nie korzystać z toków i sobie chcesz takie zdjęcie wygenerować, spoko. Bo nie wiem, Flipiki czy Shutterstock jest pełny już teraz zdjęć takich generowanych przez AI, nie? Tak. To jest prawda. No, ale nadal, mimo wszystko do takiej pracy, nie wiem, żeby chcę, nie wiem, dostaję od klienta brief na jakąś grafikę i żeby sobie ją wygenerować przez sztuczną inteligencję, żeby, nie wiem, zaoszczędzić te kilkanaście godzin pracy nad tą grafiką, no to nie, to tak jeszcze nie działa. Więc w żaden sposób nie odczułam tego, że jest to, nie wiem, maszyna w stanie zastąpić. Tak, no. Zresztą wypełnienie tła dla mnie, no to jakby wolę to chyba zrobić no. niż przez AI, bo mam kontrolę przynajmniej nad tym, no. A tak jak już coś kurczę tam zrypię, to jeszcze wydnie, no. To postawię tak jak trzeba, więc tylko więcej cofania się. No, jako narzędzia takie do tego, żeby wspomagały pracę, nie wiem, przyspieszały tą pracę, to okej, okay, jak super, najbardziej, nie? Jest to super. Ale tak, żeby ktoś zastąpił, no to nie. A powiedz mi, Hubercie. Konceptaty. No, takie właśnie, żeby nie coś przetestować. Ale w ogóle tak korzystasz na co dzień ze sztucznej inteligencji? Nie wiem, żeby sobie jakiś koncept wyglądać, jakiś, nie wiem, taki szkic, coś takiego, nie wiem. Przyłożyć sobie klient z logo. Nie, ja raz zrobiłem to, co mówiłem. Ja robiłem okładkę do płyty i klient powiedział nic, co chce. Tylko, że jakby opowiedział o tym, no to zamiast robić samemu dwa szkice, to zrobiłem 10 generowanych przez sztuczną inteligencję. Mm-hmm. To bierzemy to z tego. To faktycznie jakby się bardzo sprawdziło, bo dzięki temu w tym samym czasie, nawet szybciej, miał 10 szkiców, a nie 3. A ja później na podstawie tych szkiców, które mu wysłałem w PDF-ie, takie dosyć wielostronicowe, na podstawie tego później wiedziałem, że aha, to on chce takie kolory, ale taki kolor twarzy, a takie chcę tutaj detale, bo mieliśmy jakby gotowe zdjęcia nasze, gotowe grafiki nasze. I po prostu AI jakby generowała sobie tam z losowych rzeczy, co jeszcze można dodać i tak dalej. Ja po prostu mam dostępny kluczowy. I to było w ogóle zrobione chyba przez ten AI, co jest w Canvie dostępny. Także to było spoko. No i to się wtedy sprawdziło. Ale tak, poza tym na co dzień, znaczy nie, ja w ogóle ja na mnie też muszę coś samemu wymyśleć, nie? Tak jak na przykład logotyp, jak teraz robiłem, też fajne, że miałem jakieś tam pewne założenia, ale wpadłem na to w 100% tak sam, nie? Nigdy nie było, ale może byłoby inaczej. Ja na przykład ostatnio też miałem do zaprojektowania okładkę płyty i tak, żeby zaoszczędzić sobie czasu na rozmyślanie nad całym tym konceptem, właśnie pisałem sobie prompty, wygenerowało mi parę pomysłów, tak właśnie na zasadzie takiego konceptu, nie? Że mogłem sobie na podstawie tych inspiracji stworzyć coś własnego. A to zrobiłeś sam dla siebie, tak? Nie, dla zespołu. No tak. Ale nie, tak, no dla siebie, tak. No, nie wysyłałeś tego klientowi, tylko to zaprojektowałeś klientowi po prostu już gotowo. Tak, już ja na podstawie tych wszystkich rzeczy wybrałem sobie najciekawsze elementy, no i już jak zaprojektowałem to od początku do końca, bo jednak mimo wszystko te grafiki nie generują na tyle dobrej jakości, nawet jakbym chciał, to nadawałoby się do druku. Nawet ostatnio rozmawiałem z swoim kolegą. To racja. No, ale nawet ostatnio rozmawiałem z takim kolegą grafikiem i też właśnie poruszaliśmy temat sztucznej inteligencji. I na przykład to jest pułapka też tego, że nie wiem, wygenerujesz taką grafikę, bo on też właśnie dużo projektuje okładek na zespołów, nie? I nawet wygenerujesz sobie grafikę, nie? Klient ci to opisze, ty sobie tam wypiszesz prompty i tak dalej, no i wrzucasz sobie to na ten bebel, Midjourney czy tam innej różnych aplikacji. No i wychodzi ci gotowa grafika, tam jakieś propozycje. No i oczywiście raz, że to jest taki efekt losowy dosyć, nie? Tej grafiki, bo jakby nie masz wpływu na to, co ci wypłynie. Masz to, co tam na tym będzie, ale jak to będzie wyglądało konkretnie, jeżeli nie masz takich założeń, nie? Jak projektujesz sobie grafikę od początku do końca, to jesteś w stanie to wszystko przewidzieć. Tutaj masz taki czynnik losowy, więc on tam generuje te różne propozycje. No i teraz wysłał taką grafikę klientowi, żeby mógł zobaczyć, no i klient, a to można tą górę przenieść tutaj lewo, to ja tamto. No i co? Nie był w stanie tego poprawić, więc od początku prompty i wiesz, no i znowu efekt losowy i właściwie wychodziło mu zupełnie coś innego, co chciał. I teraz mówi, że fajnie jakby ten Midjourney na przykład projektowało na warstwach. Wiesz,
że tak, na warstwach wtedy możesz coś tam pozmieniać, no ale to raczej byłoby raczej ciężkie to zrealizowanie. Znaczy, kto wie, bo podejrzewam, że to jest tylko kwestia, że to jest tylko kwestia mocy obliczeniowej, która jest, no, nie? Myślę, że jesteśmy w stanie za niedługo do tego dotrzeć. Ja na przykład, no teraz, te studia, które tworzą gry, mówią jasno i wyraźnie, że są w stanie stworzyć grafikę ultrarealistyczną. Tak, no tylko... Że jakby nie ma jeszcze technologii, która potrafi to uciągnąć w domowych warunkach, nie? No. Że będą jakieś super komputery pewnie, żeby to zrobić. Wiesz, no mimo wszystko, to patrząc na filmy z efektami specjalnymi, tam masz właściwie fotorealistyczne rzeczy, tylko że to tak. Nie jest jakby... To już jest render. Tak, to jest render. To nie jest tym na bieżąco, a nawet w bazie, w czasie rzeczywistym animacja, tylko render, nie? Tak. Więc dlatego tak to wygląda. Więc to jest spoko. No i na przykład też taka rewolucja teraz, bardzo dużo głośno w ogóle na TikToku, o tym się mówi i tak dalej, o funkcjach AI w Adobe Illustratorze. Że masz tam możliwość sobie generowania palety kolorów do danej grafiki, nie? Że przygotowujesz sobie grafikę. Znaczy, raz to było to w Adobe Color przecież. Tak, no, znaczy masz projekt gotowy, co sobie zaprojektowałeś i na przykład nie musisz teraz każdego elementu sobie zmieniać, wiesz, osobno, tylko generujesz sobie palety kolorów razem na tym gotowym projekcie różne. Jakby program ci dopasowuje takie palety kolorystyczne. Możesz sobie przeklikać, wybrać sobie na przykład ulubioną swoją paletę, nie? Kolorystyczną. Albo w ogóle wygenerować wektory też jako z AI, nie? Więc jakieś też takie ilustracje, koty i tak dalej, po prostu w krzywych masz i tak dalej. I tam masz warstwy, nie? W ilustratorze. Bo w Photoshopie, jak jest grafika rastrowa, no to tych warstw nie masz, nie? No i teraz właśnie ja cały czas na tym kminie, czy właśnie to nie generuje, właściwie czy to inaczej, czy ta sztuczna inteligencja nie sprawia, to jestem ciekawy twojego zdania, czy sztuczna inteligencja nie zabiera bezpośrednio sama w sobie pracy grafikom, tylko generuje coraz większą liczbę osób, którzy zajmują się grafiką, bo wydaje się, że to jest takie łatwe. Bo wiesz, no wchodzisz sobie w AI, generujesz sobie gotową grafikę i już uważasz, że jesteś grafikiem, wysyłasz do klienta i możesz to sprzedać. Czy właśnie łatwość wykonania takich grafik powoduje, że dużo klientów, czy dużo, nie wiem, osób może sobie takie grafiki sam generować i czy to sprawia, że tworzy się konkurencja, przez co możemy mieć mniej pracy. Jak myślisz? Myślę, że nie. Zobacz, jak jest w branży fotograficznej. Aparaty są dostępne dla każdego. Za groszowe tematy można kupić dobry aparat. No. No a jakoś jeszcze fotografowie pracy nie stracili. A jest mnóstwo młodych fotografów, którzy wchodzą na rynek. Nie każdy się utrzyma oczywiście, czy każdy z mikarzy się będzie tym zajmował zawodowo. Ale każdy ma w domu dość dobry aparat, podejrzewam. Nawet w telefonie mamy świetne aparaty. A mimo wszystko jakieś wesela robią jeszcze ludzie, którzy nie są tylko rodziny. Co ze znaczy fotografowie. Ja uważam, że nie, że tak samo będzie w grafice. Jakby dochodzi jeszcze jeden czynnik, którego AI na ten moment nie potrafi. Mianowicie myślenie artystyczne. Mm-hmm. Tak, także ty wiesz, jak to poukładać pod względem UX i tak dalej, ale jeszcze jesteś w stanie zrobić to artystycznie ładne. Mm-hmm. Także wiesz, to jest wyjątkowe. To mm-hmm. jest coś powtarzalnego, schematycznego i tak dalej. No dobra, ale idę na przykład w tym kierunku. Masz dwie opcje. No. Albo grafika, który przygotuje, znaczy grafika. Osobę, która stworzy ci grafikę w sztucznej inteligencji, nie wiem, zapłacisz za to 50 zł. Albo grafika, który do tego siądzie, zrobi ci to samo, ręcznie, może w lepszej jakości, na przykład za 1000 zł. Co byś wybrał? Czyli to była ta sama jakość, a wiem, że tak nie będzie. To bym wybrał pewnie jako naszej zarządzie od tego, co było mi potrzebne. Bo jak już była firma, gdzie nikt jakby, no nic mi to nie da, że zrobi mi to grafik za 1000 zł. No to pewnie bym wybrał tą tańszą opcję, nie? Mm-hmm. Kogoś wrzuci to, wyrenderuje i dalej. Jeżeli będzie pod warunkiem, ale mówię pod warunkiem, że to będzie ta sama jakościowa grafika. Mm-hmm. Ale jeżeli ja będę mógł się pochwalić tym, że Łukasz Bula projektował mi z no, bo to będzie jakoś premium, nie wiem, Ferrari, Porsche, czy... Mm-hmm.
No nie żadno, no, ale już takie jakieś superkary, jakieś Maserati i tak dalej. No. No to że ja będę się mógł pochwalić tym, że Łukasz Bula projektował mi wizytówki, no to pewnie ten będzie. No bo zauważ, branża muzyczna, jest opór dobrych gitarzystów, basistów, perkusistów, pianistów. Zazwyczaj to, co grają gwiazdy estrady, to są jakby, no obecnie no pop, nie? No to, są dość proste utwory. No. Tam nie ma nic tak skomplikowanego, żeby no nie wiadomo ile razy się uczyć, żeby to zagrać. No, każdy to zagra. Ale z jakiegoś powodu grają z gwiazdami muzyki, grają najlepsi na świecie, tak? Czy najlepsi w danym kraju. No, skąd to się bierze? Przecież ktoś by zagrał za 300 tyle samo, ile ktoś bierze tam, nie wiem, za koncert 2000, nie? No. To jakby zagra to samo, to się nie różni. Sprzętowo też mogą nie odbiegać, bo sprzęt też tanieje, elektronika, wszystko. Więc jakby to nie powinno być różnicy między jednym a drugim. A mimo wszystko z jakiegoś powodu nie grają osobę, która gra po prostu lepiej. I tak samo jakby to polega na tym, że to jest pewna marka, tak? I wiadomo też pewność, że zawiedziesz go, że dowiedziesz temat jakby do końca odpowiednio, w pewien sposób i tak dalej, nie? Więc ja myślę, że to stąd ludzie się bierze. Tak, no. Czy, bo nawet patrząc na, tak jak wcześniej powiedziałem, wydaje mi się, że na tym etapie AI może mieć takie, lepiej się przydać, te grafiki generowane przez AI, do prowadzenia social media, nie? Że jesteś w stanie sobie szybko coś takiego wygenerować, za szybko jakiś taki obrazek, zdjęcie i tak dalej. Zresztą nawet my, nie wiem, była tam taka pierwsza nasza urlopowa przerwa w wakacje. Ja, żeby tak za bardzo nie tracić na to czasu, to sobie wygenerowałem jakąś tam plażę, napisałem tam urlop podcastowy i tak dalej, jakąś grafikę. I też pierwszą lepszą wrzuciłem, dodałem jakiś tam tekst, nie? W takiej zasadzie. Ale w takich dużych markach, gdzie prowadzą social media, nie jestem w stanie, nie widzę takich grafik typowo na poziomie AI tworzonych, nie? I zastanawiam się na przykład, czy to też nie, jakby taka firma przeszła, teraz jak do tego podejść? Jakby na przykład taka firma zaczęła mocno ten swój content uzupełniać grafikami z AI, czy to byłoby bardziej wtopa wizerunkowa, że lecą na jakichś gotowcach, czy taka bardziej, że firma idzie w nowoczesne technologie i coś takiego promują? Jak byś na to spojrzał? Ja bym raczej powiedział, że takim firmom pewnie nie wypada nawet rzucać grafik generowany przez AI, bo wiadomo, że zaraz by poszła jako wtopa wizerunkowa. No. No, a ja myślę, że też jest inny, bo tego, że firmy tego nie robią, albo rzadko tego robią, ponieważ w wielu krajach jeszcze nie do końca jest dopasowane prawo do nowych technologii. I co jeżeli się okaże długo, że AI zostanie zakazane ze względu na to, że korzystają z fragmentów grafik i innych grafików, jakby tych, co zostało w internet zrzucone już i przetworzone i tak dalej, że to wiesz, w jakiś sposób jest plagiat, nie? No. I nagle te firmy mogą dostać potężne kary. No właśnie nad tym się też zastanawiałem. Tylko teraz, jeżeli taka marka duża jak Adobe Photoshop wprowadza możliwość do swojej komercjalnej wersji Photoshopa, możliwość generowania takich rzeczy, to jednak musi to być jakoś rozkminione, że może jesteś w stanie sobie generować takie rzeczy, nie? W Photoshopie i to sprzedawać. Tak, tylko że ja bym tutaj jakby, możemy to kiedyś przegadać z Kingą, naszą panią Marwoka, ale wydaje mi się, że są dwie rzeczy, które by trzeba było ująć. Pierwsza rzecz to jest zakaz jakby tworzenia przez AI grafik, a drugą rzeczą będzie zakaz upubliczniania i nie wiem, wykorzystywania grafik przez AI. O ile zakaz tworzenia, jeżeli byłby na przykład zakaz tworzenia od jutra grafik przez AI, to jutro znika z Photoshopa funkcja AI. Nie możesz stworzyć grafik przez AI. Ale grafiki, które stworzyłeś do tego czasu zakazu, mógłbyś dalej je wykorzystywać. No to. A w momencie, kiedy byłby zakaz używania grafik przez AI,
no to jakby tworzyć byś nie mógł. No tak, no. Cały czas. Tylko nie mógłbyś ich komercyjnie czy publicznie na przykład wykorzystywać ze względu na to, że to jest prawie. Ale tworzyć se możesz. No tak, no, na jakieś swoje prywatne potrzeby. Na przykład chcesz sobie zrobić obrazek. I jakby, no nie niż prawo, to zrobisz dla siebie i tak dalej. Więc zależy się od tego, w którą stronę pójdą przepisy prawne. Myślę, że tęgie głowy nad tym myślą cały czas. Chociaż patrząc po przykład w naszym systemie, no to do dzisiaj tak naprawdę nie wiadomo, czy tą hulajnogą możesz iść po ulicy, czy nie. No to. Jak to tak będzie takim tempem szło, to AI już dawno zostanie zapomniane, a to pojawi się, wiesz. No. Takie filmiki są w internecie, jak jest pokazane cztery osoby tańczące, jest 2G, 3G, 4G i 5G. I że ten 5G tak szybko zasuwa, goście sobie. 4G tam nadąża jeszcze za nim, ale troszkę wolniej. 3G już tak, wiesz, tak kurczę trochę powoli, no. A 2G w ogóle tak się nie może ruszyć. No tak. Więc no. To jest na tej zasadzie. I nasze prawo jest takie 2G, nie? No. A wszyscy już tam lecą na tym 5G, nie? Że po prostu, znaczy nie wszyscy, no ale część krajów już jakby dopasowuje to szybko. Ale my zawsze byliśmy tak chyba kwestyły, że mówi o cywe prawo, nie? No, znaczy ja mam takie wnioski, że mimo wszystko, nawet ja jako grafik, niby duma nie pozwoliła na to, żeby sprzedać klientowi taką gotową grafikę wygenerowaną. Tak jakbym niby pobrał zdjęcie ze stoka i jakby sprzedał samo surowe zdjęcie stoka, nie? To jeszcze nie wiem, idziesz do knajpy, tak, i masz sfotografować żurek, a to jest tyle, że po co masz to fotografować, jak możesz skupić po prostu zdjęcie żurku i wrzucić do karty. Nie? Na takiej zasadzie, nie? Że to jest. Nie sprzedajesz gotowca, tylko jednak mimo wszystko idziesz do tego, robisz to zdjęcie, no i ewentualnie tam ty jako sam technicznie nie jesteś w stanie tam coś poprawić, cieni i tak dalej, żeby to wyglądało ładnie, nie? Chociaż, widzisz, tak jak na przykład fotografuje się jedzenie i są takie często na YouTubie wysykiwał takie triki, jak się fotografuje, na przykład, że załóż sobie te świetlane, dajesz piankę do golenia, nie? Albo tam, nie wiem, żeby tam się kanapka lepiej trzymała, no to no to, ty, a propos kanapki, sorry, dzisiaj jest McDonald's otwarty? No jest, bo to restauracja może być otwarta. Jest, się jedzę? No co? Tak, czy byśmy na drwala po tym, po... nie podjechali na... O, ty zły człowiek. Nie? On tak... Włodek Markowicz naszego kanału. No, dziękuję, wielką brudek, to młody Markowicz. Z hamburgerem. Albo ci wygeneruje w AI. I dam do footprintu. Czy byśmy tak nie podjechali? Nie, no, pogadamy w łodcu. Dobra, wszyscy wiedzieli, że... Okej, dobra. Dobra. Poza tym pamiętaj, że jesteś cały czas na diecie. Tak, tak, oczywiście. Dobra. Propos kanapek, to się jest bardzo. Właśnie. No, ale nie rozmawiam. Tylko ty. Ale tak, ja wiem, o czym mówisz. No. Ja bym popatrzył w dwie strony, nie? Czasami klient chce od nas, żebyśmy pokazali naszą tą artystyczną stronę. Jak nasz pomysł, chce, żebyśmy to my wykonali, nie? Stricte. A czasami klientowi zależy na tym, żeby to zrobić tanie. Jeżeli klientowi zależy, żeby zrobić tanią menu do restauracji, to zdecydowanie szybciej jest kupić zdjęcia z Shutterstocka, czy inne, wiem, Bato, no. Stworzyć to menu, jest zadowolony, tak? I zapłacił za to 100 zł. Czyli jeszcze dobrze. Ale jeżeli klient chce, żeby pokazać swoje dania, naprawdę bardzo ładne, które, wiesz, są w tym sposób sfotografowane i tak dalej, no to zatrudnij sobie fotografa z górnej buły, zatrudnij sobie grafika z górnej buły, nie? I tak to wygląda, nie? Ja myślę, że tutaj ja tutaj tylko widzę pomoc przez AI, bo udowodnienie Shutterstocki, znaczy na pewno Freebie już korzysta z tego, że mają u siebie w zbiorach to jest masa AI-owe rzeczy,
I tego będzie pewnie więcej, nie? Jakby przy tych zdjęciach też się uczy to AI mocno już tam działać, więc podejrzewam, że to jest kwestia czasu, że będzie tych grafik bardzo dużo na tych Envatach, czy też stokach, ale właśnie po to to jest, że to no jest tanie dla klienta. No i teraz masz, nawet taki Flipix sprzedaje takie grafiki i jest story, ale kurczę, ja jak szukam jakiegokolwiek zdjęcia, czy na Shutterstocku, czy na Flipiku, ja od razu automatycznie włączam funkcję AI, żeby wyszukiwał tych zdjęć, bo one są kijowe. No widać tam. Widać, że jest AI, nie? Tak. No ja ostatnio się przez przypadek, gdzieś to szukałem, robiłem taką ofertę konferencji, takiej międzynarodowej, i potrzebowałem właśnie taką publikę gdzieś tam temu. I tak zapomniałem wyłączyć tej funkcji, żeby też pokazywał zdjęcia AI. I tak patrzę, no jakaś taka fajna publiczność. Pobrałem sobie to zdjęcie, powiększyłem, patrzę, tam takie kryje rozmazane na tej publice. To genialne. I po prostu mówię, no ja nie jestem w stanie tego rozumieć, jak ogólny grafik, jeżeli ktoś projektuje, znaczy pracuje komercyjnie w takiej ten zawodowo, że on jest w stanie dostarczyć klientowi takie materiały wygenerowane przez AI. Dla mnie to jest ciekawostka. A póki co się nie da tego dostarczyć, ewentualnie wrzucić jako koncept, spoko. No. Na przykład, nie wiem, wiesz, że będziesz robił zdjęcia z tej konferencji po to, żeby, nie wiem, klientowi wrzucić to do prezentacji, którą później będzie mógł klientom innym pokazywać, tak? Że jak ci tam, nie wiem, o dobrze, firma eventowa organizuje koncepty, konferencje i tak dalej i robisz im koncept tego, że na przykład masz katalog z ich usługami i wrzucasz grafiki wygenerowane przez AI, bo są, nie wiem, ładne i mogą spełnić na przykład te kolory, które ty chcesz założyć, nie? Że będą. Wrzucasz to i klient widzi, że tam jest, no, po prostu AI, ale wiesz, że ty podobne grafiki, załóżmy, podobnie wykadrowane, czy w podobnej kolorystyce, czy stylu i tak dalej, ty je wykonasz, więc do konceptów jasne. Jeżeli chodzi o menu i tak dalej, no to póki ja sobie nie wiem, gdzie z tym dobrze radzić, to podejrzewam, będziemy kupować Shutterstocka, Envato i tak dalej. Szczególnie, że jak się ma już plan kupiony, to jakby tam nie ma różnicy w cenie, bo masz płacić za plan miesięczny. No płacisz za plan miesięczny. I to będzie działać tak, jak działa dzisiaj, nie? Czyli jak klient będzie chciał mieć swoje produkty fajne, przedstawione, no to zatrudni fotografa i grafika. Jeżeli będzie chciał, żeby to było na zasadzie 17 kebab w mieście, to kurczę, każdy wie, jak wygląda kebab, jest, już wiesz, zdjęcie kebaba jakiegokolwiek, żeby to próbować sprzedać, bo ludzie i tak wiedzą, że to tak jak na obrazku to nie wygląda. No nas jest. Zdecydowanie, nie? No tak jak samo można powiedzieć o zdjęciach do modelek, nie? Właśnie no. Się oryginalne, jak to potem przychodzi przez Photoshopa, ale to jednak tak mimo wszystko, nawet jakbym chciał takie zdjęcie, zrobię zdjęcie modelki i rzucę do AI, to one mi tak nie poprawi tego zdjęcia w takim stopniu, jak powinno, nie? To jednak czynnik ludzki jest dużo ważniejszy. Oczywiście te funkcje AI w Photoshopie, takie dodatkowe. Czy to się nie makijażu na przykład? Takie ślabeki wrzuciłem. To jest... Fajnie wygląda. Co ty chcesz? Więc to bym tego nie dał, oczywiście. No. Ja na przykład bardzo często korzystam z tego usuwania artefaktów. To fajnie działa. Jak zdjęcie kiepskiej jakości chcesz nieco je powiększyć, to jest fajne. Ta funkcja powiększania zdjęć też jest spoko. Widać, jak jest małe zdjęcie i powiększysz, to widać już tam takie różne takie artefakty rozmazane, jakieś takie dziwne rzeczy. Ja ale wiesz, dobre fiki na Facebooka wykorzystałem opcję zmiany poliora. A, no. No, bo akurat potrzebne mi było zdjęcie gór w takiej złotej jesieni, a była taka... Zdjęcie ogólnie miało tak, że miało liści już te drzewa. Ale nie słuchaj, no. Pamiętam też, dla jednego klienta miałem też zaprojektować kalendarz, żeby myślę sobie, kurczę, ty. I wysłał mi jakiś tam swój krajobraz. I ja myślę sobie, ty, będzie genialny pomysł, właśnie zrobię to w 4 pory roku. Generalnie wyszło to kiczowo w tym Photoshopie, więc potem już to i tak ręcznie przerabiałem wszystko. I myślałem, że to będzie tak parę sekund i coś tu poprawię, potem delikatnie podrasuję, ale to działa. Ale do sociali i tak jak wiesz, większość tak przegląda na telefonie. No. Facebook Apps kompresuje serce. Ale samo takie wycinanie tych zdjęć, usuwanie obiektów, no, żeby tam sobie fajnie się kiedyś zamęczyć, żeby wiesz, nawet jakiś tam fragment jakiś nie wiem, nadruk na koszulce usunąć, tak to trzeba było rzeźbić ręcznie. Teraz to wszystko się odbywa znacznie szybko. Bardzo wypełni, dziękuję. Tak, nie wiem, może mówić, że tak łatwo, bo obok grafików straci pracę. No tak. Nie, no mówię, no to jest mega łatwe. No,
uważam to dość spoko, dlatego właśnie cały czas na tym zastanawiałem, nie? Tak samo jak rozmawialiśmy o tym z Przemkiem Pawlikiem na temat fotografii, nie? I rozmawialiśmy o tym, że jak on poznawał cały ten analogiczny proces, analogowy proces powstawania fotografii, a jak to wyglądasz potem na osobach, które dostają po prostu aparat cyfrowy i stukają te zdjęcia, nie? Tak, no i ja jestem przykładem osoby, która już pracowała na cyfrze, nie? No, ale chciałbym wrócić do fotografii analogowej. Tak jak ostatnio moim umiłowanym obiektywem ponownie stał się 50 mm, gdzie obiektyw, który uważałem, że jakieś tak samo to wygląda, go mam sobie zrobię. Wygląda to fajnie się no. No to są takie rzeczy, że jakby przechodzimy z stanu skupienia do stanu skupienia, łapiemy zajawki i to jest fajne. Fotografia analogowa, kiedyś się tym zajmę. Tak, żeby, a tak dla siebie, nie żyło tak. Tak, 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 okej. Okay. Chociaż są filmy, chociażby RD5000, gdzie robią, mają wersję, reportaż wykonany aparatami analogowymi, który tam zawiera na przykład 80 zdjęć. Aha, okej. Okay. I zacznijmy stykać z analogami. Mhm. Po to kije. No, tylko ja się bardziej idę pod tym kątem, że ja, nie wiem, tam mając 16-letnie doświadczenie, jak zaczynałem od tego Photoshopa... Tak, jeżeli to wyglądało. Tak, jak ten Photoshop raczkowo, jak tam było ciężko w ogóle coś wyciąć, jak miał teraz zaprojektować coś w takim starym Photoshopie, to poradziłbym sobie, ale ile bym musiał ręcznie rzeczy tam robić, nawet chociażby, nie wiem, wycięcie osoby ze zdjęcia. Ja pamiętam, że były w ogóle takie serwisy do tego, że wycinali ludzie ręcznie te jakieś grafiki zdjęć i wrzucali w PNG. Nie można było z tego korzystać. I pamiętam, nie, wycięcie włosów. To było tak żmudne zajęcie, a w tym momencie teraz zaznaczasz sobie całe pole, dajesz poprawianie krawędzi, nawet masz funkcję popraw włosy i to jest w sumie trzy kliknięcie, masz włosy wycięte. Wiadomo, że jeszcze z jakiegoś takiego tła, jak tutaj mamy kolorowe tło, jeszcze sobie dam siebie z tym radzi i można to delikatnie gdzieś tam ręcznie poprawić. Szczególnie tam, jak masz ciemne włosy i są cienie, tak. To czasami wygląda to dramatycznie. Ale to zawsze może gdzieś tam to ukryć delikatnie. No, tak, zdecydowanie. Ale mówili, jak to wszystko no, przyspiesza pracę. Ale jest dużo szybciej, to jest prawda. I teraz osoba, która zaczyna w tym momencie projektowanie takie, jak ma to wszystko ułatwione i jeszcze do tego AI, i teraz jeżeli on, taka osoba, która zaczyna wszystko od tworzenia rzeczy przez sztuczną inteligencję. Nie wiem, załóżmy, masz, nie wiem, jesteś na ASP, też jest ciekawe, czy studenci z ASP w ogóle korzystają z Midjourney czy i tak dalej. Nie, macie... Ja myślę, że mają od góry zakaz dyrektora. Ale wiesz, tak samo jak nie wiem, trzeba coś tego sobie... No, ale tak jak masz... Nie, bo mi chodzi o to, że nie wiem, masz zadanie domowe, nie wiem, z polskiego i sobie generujesz tekst z czatu GPT, bierzesz sobie go na doka i sobie go tam poprawiasz, żeby wszystko było jasne, bo wiadomo, że taki czat GPT nie jest też nieomylny, jeżeli chodzi o teksty. I tak samo jak jest na przykład z Midjourney, nie, że masz temat jakiegoś obrazu, generujesz sobie taki wzór i potem, nie wiem, przerysowujesz go, nie, ręcznie. Czy to nie zabija kreatywności? No zabija, ale właśnie nie myślę, że ASP działa trochę jak akademie muzyczne, czy jakieś wydziały muzyczne, tak jak ja studiuję, że jakby to są kierunki artystyczne, nie? Gdzie tuż, jakie ty masz wykształcenie, w pracy artystycznej niewiele ci daje, tak? Bo każdy i tak popatrzy na to, czy ty potrafisz zrobić grafikę, czy ty potrafisz namalować obraz, czy ty potrafisz zajmować ze mną utwór. To, czy ty masz licencję, magisterkę, doktorat czy profesurę, w ogóle nie ma znaczenia. Chyba, że po prostu jesteś na uczelni, to potrzebują na przykład konkretnego doktora albo po prostu profesora. Ale poza tym nikt na to nie patrzy. Dlatego każdy, podejrzewam, nie oszukuje w ten sposób. No bo da się, studia artystyczne da się bardzo łatwo przepimbać. Zawsze komuś zlecisz, coś tam ktoś cię coś poduczy i na tych jak przelecisz, nie? No. Ale co potem, jak ty później musisz z tym wiązać życie? To tak jakby lekarz rzukiwał na studiach medycznych, nie? No tak, no. Tylko, że studia medyczne są też dużo cięższe, więc podejrzewam, że tam też na różne sposoby kombinują, bo to na przykład nie jest... No, nie da się wszystkiego umieć od razu i tak dalej. O tyle, no, w muzycznych kierunkach myślę, że tutaj każdy stara się mniej więcej na bieżąco ćwiczyć, bo im ty wcześniej trafisz na ten szczyt, no. Tym dla ciebie lepiej, gdy się na nim trzymasz. Mm. Tak mi się wydaje. Ale to
Możecie dać znać, bo ja nie wiem, jak wygląda na SP, ja wiem, jak wygląda na Wydziale Brzez. No, ale z jakimiś takimi aplikacjami, bo można chyba generować muzykę, ale w tego linii... No może, przecież tego Sinatra ci puszczałem, nie? No tak, tak, no to tak, że tam wokal wszystko wygenerował, ale czy utwór, tak, utwór muzyczny jakiś? No. Też można. No to się da. Da się, ale po co ludzie lepiej może zainteresowałem? Nie oszukiwać się. No. Wiesz, no, rewolucją, co tak się mówi, że taka rewolucja na przykład w montowaniu filmów, spoko, nie? Że tam to się gdzieś tam mocno rozwija, że są aplikacje do tego, że nie wiem, masz nagrany tak, mam materiał nagrany z tego, rzucasz to do tej aplikacji. Tak, i sama montuje. Tak, montuje, ale na przykład nie wiem, wybierze ci fragmenty z tego filmu, które na przykład będą się bardzo fajnie klikały w YouTubie. Na zasadzie shortów. No, do tego ci tak na gotowo nie zmontuję, ale wybierze ci fragmenty, które możesz sobie sam zaznaczyć, nie? No to, mówię, to jest wszystko coś, co pomaga mega, ułatwia sprawę, ale w żaden sposób czynniku ludzkiego nie zastępuje, nie? No ja myślę, że ja jeszcze długo nie zastąpię czynniku ludzkiego. Chyba, że nie. Samo zacznie się poprawiać i samo zacznie się ludzkość. Jest z chwili ludzkość, a w teamach tak fajnie. Też mi na to. No, także to chyba no, tyle. No, jeżeli chodzi o takie wnioski, to te parę miesięcy nic nie zmieniło. Uważam, że jakoś tak ten etap rozwoju. Tak, ale etap rozwoju AI jakoś tak się wydaje mi się zatrzymał. Nie ma jakiejś takiej, nie wiem, rewolucji, że nie widzę po tych grafikach, żeby jakoś tak się znacznie poprawiało. Faktycznie lepiej tam sobie radzi delikatnie Midjourney z takimi realistycznymi filtrami. Tak, no tam delikatnie sobie z tym radzi. Aczkolwiek ja do takiej typowo komercyjnej pracy dla swoich klientów nie korzystam w ogóle z AI. Nie wiem, jakoś tak w ramach... Tak ja mówię, raz skorzystałem. Bez no. Potrzebowania. Nawet o tym nie myślałem, bo to też... No, ja nie siedzę też tak w nowych technologiach. Zwyczajnie takich ultra nowych, więc ja nie mam tego Midjourney, to jest płatne. No tak, no korzystam. No to ja na przykład nie mam czego kupionego, a tak to bym musiał tak poprosić ciebie, żebyś nic się wygenerował, ty musisz ty tracić czas, a nie dać dostęp do konta, to już trochę jest oszustwo, no bo to ty kupiłeś, nie ja. Wiecie, to tak samo męstwo. Przedroje i za wielką biegą. No, ale to nie, to spoko, nie? Wiesz, no wydaje mi się, że to jeszcze długo nie, a potem wcale. Ale mogę się mieć. Dajcie znać w komentarzach, jak wy myślicie, czy AI jest w stanie zastąpić grafika? Czy coś się zmieniło w tym temacie? Czy AI do tego dąży? Czy może jednak tylko jest świetną pomocą dla nas w naszej branży i tego, żebyśmy po prostu mniej pracowali i robili szybciej projekty i mogli usłyszeć więcej klientów i za wiele rzeczy za tym idzie, nie? Dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Pamiętajcie, żeby, jeżeli wam się podobało, polajkować ten film, zostawić suba, uderzyć w dzwona. Też jest temacik taki, że mamy grupę na Facebooku, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Grupa nazywa się Nysa Designers Meetup. Tak, żeby była jakaś zmiana, to nie na szybciej na fejsie. Nie, a tej serio to jest ta grupa na fejsie i ona jest dla osób kreatywnych, które szukają zleceń, które chcą też pochwalić się swoimi projektami, to wypromować swoje biznesy, ale również dla przedsiębiorców, którzy szukają na przykład grafików, fotografów, muzyków, realizatorów dźwięku i wiele osób z kreatywnej branży, żeby stworzył jakiś projekt. Także jeżeli jesteś grafikiem, wrzuć swoje prace, pokaż dlaczego warto ciebie wybrać. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, zlecaj zlecenia, wrzucaj zlecenia do nas na grupę, na pewno ktoś się tym zajmie. Mamy tak naprawdę ogromny przekrój użytkowników, bo od osób totalnie początkujących po ultraprofesjonalistów, którzy siedzą lata w branży i na pewno chętnie pomogą. Nawet jeżeli masz jakieś pytanie, a chciałbyś, żeby czy chciałabyś uzyskać jakąś taką konkretną odpowiedź, to też napisz, powiedz, że chcesz takiej proporady i na pewno ktoś ci doradzi od nas, naszych specjalistów, jak to będzie najlepiej tam wyglądało, może najlepiej dany problem rozwiązać i co proponują. Inni. Także cóż,
żeby im przedłużać. Trzymajcie się, nie dajcie się, pozdrówcie kogo uważacie, koniecznie uważajcie na siebie, a ten podcast prowadzi dla Was Łukasz i Hubert. Cześć. Cześć. Hej, dziękujemy Ci za poświęcony czas na obejrzenie tego odcinka. Zachęcamy Cię do obejrzenia pozostałych materiałów. Jeśli podobają Ci się nasze treści, zostaw lajka i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia w przyszły piątek o 18:00. Cześć!